Witam serdecznie na kanale Wojtek Gry w kolejnym odcinku z serii Epic Game Store. Tak jak wspomniałem, jeżeli oglądaliście pierwszy Lost Ark, to w tym tygodniu Epic Game Store dało dwie gry. Jedno to Gloomhaven, drugie to właśnie Lost Ark. Czy to się nazywało Ark Survival, jakoś tak. No ale tym razem zobaczmy, co do zaoferowania ma gra Gloomhaven, która jest strategią turową. Rozpocznijmy nową kampanię na normalnym poziomie trudności. Ok. Kontynuujmy. Niech wszystko będzie w domyśle. Zależy nam na zobaczenie, jak ta gra wygląda. Na pewno problematycznym będzie łatwe jej obsługiwanie, ponieważ jest w języku angielskim. Także nie każdemu się to spodoba. Nie każdy będzie mógł się w tym swobodnie odnaleźć. Welcome to the harsh lands of Gloomhaven, recruit. You think you have what it takes to become a mercenary out there on the edge of the world? We are paid to venture into the darkest forests of the region and to step into ancient crypts with the unmistakable stench of death and rotting flesh. Lovely places to earn a name for yourself. Be ready to face cutthroats, undead, fearsome tribes, and dreadful demons from other realms. You didn't find yourself as a mercenary without knowing how to crack a few skulls, did you? No i zanim rozpoczniemy, musimy przejść samouczek. Jest to w oparciu o grę planszową, także do tego tam widzieliście takie Game Master Option, czyli że możecie z kolegami, znajomymi grać w taką mini wersję na komputerze w wersji stołowej. Before going into the harrowing wildness surrounding Gloomhaven, you'll need at least two mercenaries. Czyli zanim wyruszysz wyprawę, musisz uzupełnić drużynę, tak znane z Baldur's Gate z powiedzeniem. No i co tu mamy? Czy będą jakieś opisy tych postaci? Brute. Okej. Okay. Inkerer. I to też taka karcianka, jak widzicie. Tu ja bym wybrał tego pana. Możemy ich ponazywać, jak chcemy. No i oczywiście opis postaci. Ta postać jest chciwa, potrzebuje złota, albo ta będzie miała finding the cure. Możemy to wybrać, jakie ona ma mieć zadanie. Wybierzmy to ze złotem, tą chciwość. I pamiętamy, że musimy ich mieć dwóch. Wybierzmy drugą z, może właśnie takiego do zadawania damage'u. Też mele. Damage supporter, ok. Również maga. Pewnie te postacie będą mogły się rozwijać, wykonując te zadania. Okej, okay. Czy możemy wybrać trzecią? Nie możemy. No to mamy takiego tanka i maga do pomocy z obrażeniami. Okej. Okay. Musimy też im dać jakieś przedmioty, tak? Ubrać ich. Nie, bo to raczej by pasował takim hełm. Ile my mamy kasy? Gdzieś to jest, on ma jeszcze, jeszcze 20 golda, czyli jakiś mi się przydała jakaś zbrojka. Dobra, a dla maga
czy my mamy jakąś... Dobra. To myślę wszystko, co będziemy mogli kupić. Dobra. Oczywiście musimy im te przedmioty dać. Dobra, co dalej? Dobra, nie mamy już złota, więc mamy co sprzedać też nie bardzo. Okej. No i wejdźmy do miasta. Czyli to właśnie będzie na pewno przeszkoda dla osób, które nie bardzo w angielski, bo to jest gra taka tekstowa i dużo się opiera na czytaniu szczegółowo tego, co nam podpowiada. Spróbujmy jedzenia. Pobłogosławiło nas. Ale straciliśmy 3 złote. I tak nie mieliśmy złota, więc wywieźmy świątynię. Nie mamy złota, żeby dać im możliwość, dać im to błogosławieństwo. No i co, wyruszamy na pierwsze zadanie. Travel. Everyone needs to eat. Whatever your reason, Suwenjek Sera, a Valrath woman wearing a red cloak and enough gold. This thief. Ktoś będzie już to grał, to sobie to dobrze doczyta. Ja tylko na szybko. Based on Jack Sarah's description, it was easy enough to knock around a few. Okay, no i nasze postacie przenoszą się do wskazanego punktu zadania. I od razu napotykamy jakby zadanie. Wejdźmy. Tak, point straciliśmy, ale zdobyliśmy doświadczenie, dobra. To było w trakcie jeszcze drogi do miejsca z zadaniem. Black Barrow odwiedzamy. Raczej dodatkowo jeszcze jakieś takie mniejsze zadania. Luta chest, okej. Czyli musimy zdobyć minimum 7 punktów doświadczenia naszym tankiem i tworzyć skrzynkę naszym magiem. Poza tym zdobyć 200 złota. Take care of these unfortunates, your target says. Well, there's jokes on there. No i taka karcianka. Atakujemy naszym tankiem. Możemy wybrać po 2 ataki, ok. Wybrać 2 razy freezing nova, nie bardzo. Ok, a on tak to zrobi. Zmacnia się. Im damy mocniejsze czary, tym później nasze postacie będą atakować, więc czasami opłaca się dać słabszym. Mhm.
to miał być atak magiczny, a nie wygląda na taki. Okej. Czy trzeba uważać, jakie karty wybieramy? Nie każdy daje możliwość poruszenia się. I te karty, których użyliśmy, tracimy, czyli w pierwszych turach nie warto używać drogich kart. Dobra, tym teraz musimy skupić się na atakowaniu. No i kontynuujmy. No i teraz będą po nas dopiero. Widzicie, pierwszy, który się przygotowywali. To są tylko punkty życia, to nie są poziomy. Okej, nasz Brutal ładnie to zrobił. Dobrze. I czy on się teraz przesunie? Tak, przesunął się, kurde. Przyjmijmy ten damage. No i teraz nasz kolega powinien już wykończyć. Tego jednego i uzdrowić drugiego. No i dobra, w następnej turze już powinniśmy sobie wszystko wyjaśnić. Czy mamy czym tutaj podejść? Dobra. I może coś tańszego. Tutaj wyboru nie mamy, a on zrobił 30, czyli może nam się udać go zabić, zanim się
To możemy? Dobra. No to tak zróbmy. Wykończmy postać. I walka zakończona. Czyli taka dość bardzo taktyczna, strategiczna walka. O, mogłem pozbierać loot. Może tak się da pozbierać? Nie, musiałbym użyć karty, żeby móc zbierać. No dobra, no to... Otwórzmy tylko drzwi. Okej, okay, i następni przeciwnicy. No i w ten oto sposób wyglądają walki w tej grze. Jest to bardzo taktyczna giereczka. Na pewno, jeżeli ktoś lubi takie kombinowanie, rozgrywkę turową na heksach, bardzo moją polecam. Mi ta gra też przypadła do gustu, może da mi szansę poza nagrywaniem. Jeżeli chcecie, dajcie jej szansę, możecie sobie oczywiście pobrać ją za pośrednictwem Epic Game Store, dostępna za darmo. No i cóż, bawcie się dobrze, zapraszam na kolejne odcinki na kanale, jeżeli chcecie dać mi możliwość rozwoju, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pozdrawiam.